rekordowy opad śniegu. 30 cm spadło pierwszej nocy, 10 dodatkowej drugiego dnia. Carport przyjął to wszystko na siebie. To jest bardzo mały kąt, 8 stopni, w związku z tym ten śnieg nie tak łatwo jest w stanie z niego spaść. Konstrukcja jest wyliczona na dużo, dużo większe obciążenia plus wiatrowe, także tutaj nie ma jakby ryzyka, że coś się może stać. Zresztą zobaczcie, jakie są tutaj mocne metalowe podpory. No i mamy panele, które są wyliczone na dużo mocniejsze ilości śniegu niż tutaj spadły, mimo że to jest rekordowy opad śniegu. Zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy też na wiosnę, jak te panele będą produkowały energię, czy tak samo dobrze, jak produkowały ostatnio. Tu mamy, tu widzimy, jak jest to wszystko nawalone śniegiem. Także jest bardzo duża ilość śniegu w tym momencie. No, trochę zasypało tutaj tą przestrzeń, ale idziemy zobaczyć, co się dzieje z tymi panelami, a zwłaszcza co się dzieje pod spodem, za nimi, jak ta ilość śniegu oddziaływuje na to. A przy okazji pokażę wam jedną ciekawostkę. Zobaczcie, tu kompletnie, o kurde, kompletnie nie ma co odśnieżać tak grubej warstwy, nie ma jak odśnieżyć. Zobaczcie, pod spodem mamy panele bifacjalne. Ten jeden i ten drugi. No i 8 paneli innych firm. I zobaczymy, czy jak przyjdzie jakieś takie lepsza pogoda, ocieplenie, a jeszcze tu pokażę wam te panele, to czy nie będzie po prostu z tych paneli lepiej spływał śnieg. Być może jedne panele są lepsze, łatwiejsze do samoodśnieżania, inne trudniejsze. To się wszystko okaże, aczkolwiek na razie ta ilość śniegu, która tu jest, to jest wiele, wiele ton. Zobaczcie, to wszystko opiera się na tym, na tej konstrukcji. Czy wytrzyma? Musi wytrzymać. Tak zostało obliczone. Ale na pewno jest po prostu duże obciążenie dla paneli fotowoltaicznych, dla tej całej konstrukcji, dla krzemu, który tam jest schowany. I zobaczymy po czymś takim, jaka będzie produkcja. Mamy zastrzały. Wszystko jest strasznie sztywne. Także ciekawa zima, a co gorsza, za 2 dni ma spaść drugie tyle śniegu. Także się wszystko okaże. Budynki też są dociążone śniegiem w dużym stopniu. Jak to wygląda. Bardzo mocno, duża ilość śniegu. Bardzo mocno dociążone to wszystko. Nawet to trudno zobaczyć, ale zobaczcie, moja ręka. 30 cm. Na tym daszku też widać, mimo że on ma kąt już taki bardziej rzędu 40-50 stopni, jak ten śnieg mocno się trzyma i niestety nie chce spaść. Tam jest kamera, miejsce dla kotów, nie naszych kotów, ale tutaj przychodzą koty. Zobaczcie, jak to jest głęboko, śnieg po kolana. I kamera
z której widzicie obraz na żywo. Także pomacham do was i czekamy na odwilż. Pogoda, jak widać, nie jest słoneczna dzisiaj, jest bardzo mało. Mało słońca, więc nawet gdyby panel był odśnieżony, to i tak produkcja była bardzo, bardzo mała. Jedyna kwestia to jest duża masa, która na tych nóżkach się opiera. No i carport, który też ogromną masę musi na swoim dachu utrzymać, a tam jest konstrukcja dużo bardziej jakby przeliczona na dużo większe ciężary. Miłego dnia życzę i dzięki za lajki i subskrypcje. Do usłyszenia.